Kościół Pokoju w Jaworze to wyjątkowy zabytek architektury barokowej z XVII wieku. Powstał w bardzo trudnej dla protestantów sytuacji, ograniczającej swobodę wyznania. Zbudowano go z gliny, piasku, drewna i słomy, aby nie przetrwał. Cesarz Ferdynand III nakazał również, aby wszelkie koszty związane z wzniesieniem budynku ponieśli parafianie. Kościół Pokoju przetrwał kilka wieków w stanie prawie niezmienionym i utrzymał swą fizyczną odrębność w krajobrazie miasta. W 2001 roku Kościół Pokoju w Jaworze został wpisany na Światową Listę Zabytków UNESCO. Wyróżniono go, ponieważ ma unikatowy charakter, niezwykłą formę powstałą przy zastosowaniu tradycyjnej na Śląsku konstrukcji budowlanej, bardzo bogate wyposażenie i powstał po wojnie 30-letniej, w okresie nasilonych represji. Oficjalną zgodę na wzniesienie własnej świątyni parafianie otrzymali od cesarza 3 września 1652 roku. Jednak świątynia miała zostać wybudowana za murami miasta. To usytuowanie budynku miało oznaczać, że wyznanie ewangelickie znajduje się poza sferą życia miejskiego. Budowla miała być pozbawiona wieży i dzwonu, a do jej wzniesienia można było używać wyłącznie drewna, gliny, słomy i piasku. Taniość i powszechność materiałów demonstrować miały niższą rangę świątyń protestanckich wobec monumentalnej architektury kościelnej. 26 września 1652 roku wyznaczono plac na budowę kościoła o powierzchni 1180 m2. Cesarz nakazał również, aby wszelkie koszty związane z wzniesieniem budynku ponieśli parafianie. Budowla położona jest w południowo-zachodniej części Polski na Dolnym Śląsku, w mieście Jawor, oddalonym o 60 km od Wrocławia. Kościół ten znajduje się w Parku Pokoju. Świątynia zbudowana jest na planie prostokąta o wymiarach 43,5 m na 26 m. Budowę rozpoczęto 24 kwietnia 1654 roku uroczystym położeniem kamienia węgielnego. Najważniejszymi elementami tej budowli jest 10 par słupów dębowych, które podtrzymują drewniany strop kościoła oraz dach. Słupy i ściany stoją na dębowych balach stanowiących podstawę całego budynku. Ramy ścian zostały wykonane ze słupów i belek, połączone i usztywnione poziomymi i ukośnymi elementami, tak zwanymi ryglami i zastrzałami. Zachodnią i północną ścianę kościoła pokryto szalowaniem, by chronić je przed warunkami atmosferycznymi. Budowę zakończono 30 września 1655 roku, a 23 grudnia odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania świątyni wezwania Ducha Świętego. W 1704 roku dobudowano w narożniku północno-wschodnim zakrystię. W 1707 zaczęto budowę masywnej wieży kościelnej. W 1708 budowa dzwonnicy wieżowej była już zakończona, przylegała ona do budynku od strony południowej. Najniższy poziom wieży na planie kwadratu jest murowany i dodatkowo wzmocniony. Pozostałą część wzniesiono na planie ośmiościanu foremnego. Budowa jest przykryta typowym barokowym hełmem kopulastym. 5 lipca 1709 roku Jeremiasz Mentzel zainstalował na wieży wykonaną przez siebie igliczkę z gałką i chorągiewką. Do świątyni prowadzi kilkanaście wejść. Od południa są 3 drzwi, jedno skrzydłowe i jedno dwuskrzydłowe, a także 2 wejścia przez wieżę. Na ścianie północnej również zamontowano 3 wejścia jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe prowadzące do zakrystii. Od strony zachodniej można zauważyć 3 jednoskrzydłowe, zaś od wschodniej 2 oddzielne wejścia doprowadzające do loży. Do dziś nie tylko historycy sztuki zachwycają się tą oryginalną, nieszablonową budowlą o niepowtarzalnym wystroju oraz rozwiązaniami technicznymi. Do Jawora w ciągu roku przybywają tysiące turystów z całego świata. W każdą niedzielę odprawiana jest msza święta nie tylko w języku polskim, ale i niemieckim. Co roku od 12 lat w świątyni odbywają się koncerty pokoju. Słuchacze mogą usłyszeć utwory Chopina, Bacha lub Mozarta wykonywane przez najwybitniejszych artystów.